Dzień dobry państwu. Cześć. No nie po dwóch tygodniach, ale po trzech, no bo wiecie, no. Już trzy? Trzy tygodnie, no. Kiedy ostatnio raz się nagraliśmy, no ale wiecie, ludzie mają swoje życie, prawda? Tak, swoje obowiązki, wyjazdy zagraniczne, wakacje z Anzibą. w zakładach Bali. pracy, do tak. dziecka. Y, <grym> więc tak, rzeczywiście, no, witamy was po trzech tygodniach, a. Wracamy z drugą częścią chyba dyskusji na temat tego, co się dzieje w życiu mężczyzny i kobiety czasami, a jest to wspólne stworzenie czegoś pięknego, czym jest zalanie formy. Tak, czyli tak ciąża. Ciąża, tak. Tydzień temu, przepraszam, trzy tygodnie temu słyszeliście, jak Ania e, przepytała mnie jako osobę dosyć już dojrzałą, która e, będzie znowu tatą. I było to kilka ciekawych pytań chyba. Dzisiaj porozmawiam ja z Anią. Tak, dzisiaj ja będę przypytywana. Ty będziesz w ogniu pytań, zobaczymy, jak ty się czujesz na, jako mama, jako przyszła mama, jako osoba, jako kobieta w ciąży, w twojej pierwszej ciąży. Mhm. Ale zanim zaczniemy, to wrócimy. Do twojej anegdotki. Anegdotki, to znaczy było nawiązanie, to jest do ostatniego momentu naszej rozmowy, czyli yy, sekcji A. Zapytałaś mnie tam o coś, co miało związek z. A co byłoby najzabawniejsze w Twoim życiu? Tak. Znaczy, co było najzabawniejsze pewnie rzeczy, moje, moje życie wydaje mi się, że to jest dosyć zabawna kwestia, jest dosyć dużo elementów, które można byłoby nazwać, że, że tak powiem, jest, było to śmieszne. Może moje życie generalnie jest śmieszne, tak, to, to czasem do takiego wniosku dochodzę. Natomiast rzeczywiście, no, była taka jedna sytuacja, którą się z Wami podzielę. Nie każdy o tym wie, chociaż teraz już będę wiedziało o tym wiele osób. Ale jest to historia, którą zazwyczaj kiedy otwieram się, kiedy już się napiję i kogoś lepiej poznam, to czasami mu się z tego e, tematu zwierzę. Jest zabawne bardzo. No to nie wiem, to niech każdy oceni. No. Natomiast na pewno mi nie było do śmiechu wtedy. No więc e, czego dotyczyła ta historia? Dość zabawna w życiu Łukaszka. No więc kiedyś, wiele lat temu... Kilkanaście lat temu miałem taki zabieg, wyobraźcie to sobie, zabieg, który dotyczył usuwania żelaka z nogi. To już w ogóle samo w sobie jest śmieszne, że osoba, która wtedy miała nie wiem, z 26 lat, czy 7, czy już nie wiem ile, yy, miała tego typu zabieg już. No ale okej, okay, no generalnie prosty zabieg, wyrywał ci żelaka, przychodzisz do, yy, do tej placówki po południu, wychodzisz rano. Yy, no i tego, tego typu zabieg był planowany, dosyć prosty. Czekam sobie na ten zabieg, leżę sobie w łóżku i tutaj na moje usprawiedliwienie powiem, że wydaje mi się, że wtedy dostanę jakiegoś wstępnego, głupiego Jasia przed tym zabiegiem. Dobra, nie tłumacz się. No tak mi się wydaje, że to mogło mieć duży wpływ, no bo to, co wam zaraz opowiem, może spowodować, że pomyślicie, że jestem skończonym idiotą. No i tak sobie leżę w tym łóżku i w pewnym momencie dzwoni do mnie mój kumpel, który notabene jest kumplem, pozdrawiam cię Piotrku który mm, kilka razy w życiu udało mu się właśnie doprowadzić mnie do sytuacji, w której naprawdę no wykiwał mnie ostro, tak? No i tak było tym razem. No i dzwoni do mnie mój kolega Piotr i się pyta, no sie małysy, co tam porabiasz? Ja mówię, wiesz co, no taka sytuacja, leżę sobie teraz e, w łóżku, w gabinecie, e, na sali, e, mam dzisiaj zabieg, opowiadam o jaki zabieg, że wyrwanie żelaka i tak dalej, no i tak tam już pokrótce to powiedziałem, a on mi, o, odpowiada, to tak, wiesz, co kumpel, to miał, i to takie było dosyć, dosyć ciężkie, takie tam, jeżeli chodzi o, o efekty uboczne. Ja sobie myślę cholera, o co ci chodzi, tak? Wypiotek, ale jakie efekty uboczne, no, o co ci chodzi? Nie, no wiesz, no kumpel, to miał, no tam, wiesz, no kumpel miał coś podobnego i później miał pewien problem. Ja się myślę cholera. W ogóle, żeby też dać taki trochę kontekst, tak? Nie wiem, czemu mu zaufałem w ogóle w tej rozmowie, bo generalnie chłopak skończył studia na WF, jakąś fizjoterapię i tak dalej. Nie wiem, czemu stwierdziłem, że być może to powoduje, że on może być w tej materii też ekspertem dodatkowo. No ale okej. Okay. No i się pytam, ale co się wydarzyło? No i kolega Piotr opowiada, że no wiesz, bo ten kolega miał też taki, taki zabieg, e, poszedł do domu skąd, i po jakimś czasie, kiedy e, miał się e, e, zacząć wchodzić w jakiegoś krótkiego rodzaju igraszki ze swoją panią, i kiedy dochodziło do tak zwanej gry wstępnej, i kiedy zanosiło się już na to, że będzie coś więcej. W tym momencie, e, kiedy mężczyzna staje się gotowy, oczywiście zachodzi pewna reakcja fizjologiczna, e, i w momencie, w którym właśnie, jak to powiedział kolega, e, to się działo, a więc nabrzmiewał, e, strasznie go bolały łydki, strasznie go bolały łydki, tak opowiadał słuchaj, mówi, no i wiesz, i ten kolega za każdym razem, kiedy to się działo, kiedy miały być kurczę, zabawy z dziewczyną musiał się położyć, podnieść łydki do góry odczekać, aż spłynie krew i wtedy ewentualnie mm, była akcja czyli, że generalnie strasznie go bolały łydki przed seksem ja mówię, cholera, no dobra, no to takie trochę kurde bzdurne, ale nie wiem czemu słuchajcie, to łyknąłem, mówi, dobra, słuchaj, nie wiem czy to prawda, czy nie, no ale wiesz, może zapytaj lekarza no i się rozłączył. No ja sobie tak leżę w tym łóżku kminie, kminie, kminie no i tak kurczę wchodzi lekarz. Wypytać, pytać, nie pytać. Cholera. Nie wiem. Facet, wiecie, tak jak w takiej scenie, no to to muszę wam trochę zobrazować. Siedzi, yy, stoi na, 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 na w nogach mojego łóżka, pod podniósł tą całą kartę yy, pacjenta i sobie na nią, na mnie, na mnie nie patrzy, tylko cały czas coś czyta. Jak się tam czujemy, panie Łukaszu? No ja mówię, no kurczę dobrze, ale kolega właśnie powiedział, że... Yy, może inaczej, panie doktorze, czy są jakieś efekty uboczne po tym zabiegu? Ono w ogóle nie podniósł wzroku z tej mojej karty i się pyta, ale jaki efektu uboczny, o co panu chodzi? No i słuchajcie, zaczynam opowiadać i mówię, że, no panie doktorze, bo tutaj znajomy miał tak, że kiedy miało dojść do zbliżenia z kobietą, facet pierwszy raz podniósł na mnie wzrok, ale dalej mówi, no proszę mówić co? No to w tym momencie, kiedy dostawał wzwodu, to strasznie go bolały łydki i musiał je podnieść, żeby ból ustąpił. Czy coś takiego może się wydarzyć? Słuchajcie, facet popatrzył na mnie z kamienną twarzą, powiedział, że nie, nie słyszał o takich efektach ubocznych. Coś pisał do karty i w zasadzie bez słowa wyszedł z sali. Natomiast jak wyszedł z sali, jak Boga pokocham, słyszałem, jak krzyczał na sali do, do sióstr, łydki go będą bolały, Jezu, łydki go będą bolały, rozumiecie? No więc jakby mm, ja jestem przekonany, że gościu, nie, w ogóle po jak te babki przychodziły, to cały czas była akcja typu ledwo utrzymywały jakąkolwiek powagę, jeżeli przychodził piguły tam do mnie, żeby porozmawiać. Natomiast ja jestem, słuchajcie, przekonany, że y, po tej sytuacji do dzisiaj jestem bohaterem anegdoty tego lekarza, kiedy, nie wiem, no, siedzi przy grillu, z kimś rozmawia, z jakimi idiotami można mieć do czynienia w pracy zawodowej, będąc lekarzem. Także uważajcie... Na mojego kolegę Piotra, chyba bardziej niż na to, że mogło Was łydki boleć. Lepiej, żeby nie było Wam po drodze z tym kolegą kiedyś. Czy Ty się odwzajemniłeś jakąś taką podobną akcją? Koledze? Tak. Nie, w tej skali nie. No dobrze. No ale dobra, no to to byłem Wam winie to anegdota, ale przejdźmy do rzeczy. Chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak Ania podchodzi do tego, że jest w stanie błogosławionym. Tak. Mam kilka dla ciebie pytań. Czekam. Eee, proszę, powiedz mi, Janiu, na starcie, eee, jak to się stało? Chciałam się dowiedzieć, eee, <śla> ja jak się stało, że <śla> zaczniemy się stało. Zacznijmy od ży. poczęcia. Eee, jak niesamowite <śla> jest e, mieć dziecko z tak niesamowitym partnerem? <śla> eee, wiesz, Czy co czułaś, to... że to było po prostu tak intensywne, że po prostu to coś się wydarzyło w tym momencie? Czy ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że jest to w ogóle możliwe? Eee, nie wiem, zajść w ciąży z taką. Lecą, że w pupę? Nie, że zajść w ciąży z taką wspaniałą osobą Aha, jak ty, i że żeby mieć taki ode mnie cud. Nie tak. mego kodu DNA. Tak, że, że ty mi po, podarujesz swoje nasienie i po prostu z tego. Yy, no, tacy ci podarowałem. Tak, na, na złotej tacy mi podarowałeś ten, ten, ten oto dar i naprawdę. A nade mną leciał taki kupidyn. <laughs> <noise> Także ja nie umiem opisać swojego tak szczęścia. Tak będziemy opowiadali naszej córce. <noise> nie umiem opisać swojego szczęścia i naprawdę jestem wdzięczna. Jestem wielce wdzięczna za to, że mi mogłeś podać I to było epickie to. na pewno. Było to bardzo epickie i naprawdę do tej pory jak sobie o tym myślę, to mi się robi aż gorąco. No więc ja tylko... chyba nie, nie byłam godna tego. Mi się wydaje, że ja nie byłam godna tego, żebyś tak wiele mi dał w Dlatego życiu. tego chciałem to właśnie od tego zacząć, żebyś się upewnił, bo tak mi się wydawało. No, <laughs> chciałam, żebyś widzisz? mi to powiedziała. Fajnie, że masz tego świadomość, Łukasz. No to dobrze. Ale tak już teraz idąc już w temat, co się wydarzy zaraz, poczęłaś, poczęliśmy sobie to, 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 to stworzenie, ten cud życia. Mhm. Natomiast powiedz mi, Mówiliśmy to w moim kontekście, ale teraz to trochę trzeba powiązać. Jak ty się czujesz, jakie ty masz podejście do tego, że ojcem twego dziecka będzie dość dojrzały Ech. chłopiec, mężczyzna, jeszcze mający dosyć już dużego dzieciaka? Czy to jest coś, co według Ciebie bądź szczera jest. Jakimi są plusy tego, może jakieś minusy? No powiedz szczerze, jak nas powiedzi? No zawsze są plusy i zawsze są minusy. No plusy są na pewno takie, że. Yy... No, chciałam mieć z tobą dziecko, bo cię kocham, no to, to jest plus, więc. Piękne zwierzenie, no więc, ale też takie dosyć bo, ziesz, co? Więc była to świadoma decyzja, o, była to świadoma decyzja. Plusem jest na pewno to, że masz już doświadczenie z dziećmi, więc nie będziesz tak panikował pewnie jak ja w niektórych sytuacjach, bo ja to pewnie będę przerażona. Okej. Okay. Jako ten, jako y, taki nowicjusz, mm, no, plusem jest to, że już chyba przez to, że masz 39 lat, to tak chyba też y, z większym dystansem patrzysz na niektóre rzeczy, więc to jest chyba duży plus. No. No, myślę, że jesteś super tatą dla swojego synka, więc y, takim też chyba tatą niż dla naszego dziecka. Y, A minusy? No, minusy, no zawsze są minusy, że, mm, że mm, nie wiem, ja pewnie będę bardziej emocjonalnie patrzeć na to wszystko, a ty może mniej, z większą olewką. To nie mm. jest dobre słowo, ale rzeczywiście, z takim dystansem, no. no to jest plus i minus możliwe, no. Chociaż plus... wydaje mi się, że ja zwariuję, więc wiesz, więc. Gdzie yy... dziewczynka, nie? <noise> no, jest kilka minusów, nie, nie wiadomo, jak tam się potoczy paczkurkowa sytuacja. Aha, jak się mój syn dogada z tą sytuacją. Tak. No. No nie wiem, no jakie mogą być jeszcze minusy. Chyba no, nie ma takich dużych minusów. Jakby było więcej minusów niż plusów, to bym się na to nie zdecydowała. Także więcej jest plusów. No dobra, okej. Okay. Tak się też spodziewałem. Natomiast powiedz mi... O, mm, bardzo jestem przewidywalna. Jak według ciebie, bo to uważam, że taki przeskok często dla osoby, która jest w ciąży albo chce być w ciąży, a później w ciąży mając swoje życie, jak według ciebie tak realnie, no bo to zabrzmi banalnie, że życie się zmienia diametralnie. Ale według Ciebie, co, jakie ty masz swoje przeczucie, na ile twoje życie się zmieni po narodzinach? Czy to będzie 180 stopni i wszystko to, co do tej pory robiłaś, przestaje mieć dla ciebie znaczenie, bo nie będziesz miała na to siły, ochoty i tak dalej? Czy jeszcze jakieś masz nadzieję, że tak wcale do końca nie będzie? Powiedz, jak ty widzisz swoje życie po narodzinach? No, wydaje mi się, że... Później to odsłuchamy sobie, jak już się urodzi, będziemy po pierwszych tygodniach, ale mów, no? Wydaje mi się, że ten pierwszy okres to jest taki jakiś hardcore, tak na maksa, bo tak sobie zdajesz, po pierwsze, na, już naprawdę sprawę, że ten człowiek jest, i go widzisz, i musisz go wykarmić, musisz się nim zająć. Ten człowiek jest totalnie uzależniony od ciebie, bo bez ciebie noworodek by nie przeżył. Więc to jest taka praca, że całe twoje życie tylko i wyłącznie się kręci wokół, nie wiem, karmienia, przewijania, spania i tyle. Plus chyba, no nie wiem, te takie duże spadki hormonalne u kobiety, to może być ciężkie. Ale generalnie czy życie twoje się zmieni, jakbyś miała dziecko? Znaczy, no totalnie się zmieni. I... Czy będziesz miała przestrzeń na swoje dotyczące? No właśnie uciechy? ja najbardziej się y, tego boję że, na pewien czas, jak gdyby, możesz, mogę stracić siebie jako siebie, tak na, na, swoje rzeczy. No i nie chciałabym na pewno tego, żeby to tak, no na pewno, pewnie na kilka miesięcy tak będzie, a chciałabym później do tego powrócić, żeby mieć swoje. Do alkoholu czy o czego? Do alkoholu też. Do swoich znajomych, do swoich takich, żeby mieć przestrzeń dla siebie, no i żeby mieć też przestrzeń na randki i na takie typowe życie tylko dla partnera Jakie i dla randki? mnie. Z, kim ty randkować? Z tobą. Aha. Żeby, jakby, żeby dziecko nie stało się całym życiem, tylko żeby mieć taki czas i dla siebie przestrzeń i przestrzeń tylko i wyłącznie dla partnera. Bardzo, ta idea jest ciekawa. Yy... naiwna, ale ciekawa. Czyli uważasz, że jest to niemożliwe? Nie, myślę, że po prostu pierwsze dwa lata niemożliwe do zrealizowania. Mhm. Bo musiałabyś mieć możliwości chociażby tego, żeby to dziecko miało jakąś formę opieki, a na to się nie zanosi, więc no. Czyli... Ale piękna idea. Zwa... Spróbujmy ją Czyli jakoś tam... Czyli przez dwa lata rozumiem, że nie będę miała przestrzeni dla siebie, nie będę miała nie będzie czasu na randki z tobą i na żaden sposób spędzanie wspólnego czasu, tylko. Ty to powiedziałaś. Nie, to Ty powiedziałeś. Nie, ja powiedziałam, że może być trudno i to jest nie, mało po... realne. Nie, po... ja powiedziałem, że to jest niemożliwe przez no dwa dobra, lata. No dobra, no dobra, okej. Okay. Generalnie ja nie chcę być tutaj, jakby wiesz, <laughs> y, osobą, która czarno widzi, <laughs> ale wykorzystując moje doświadczenie stwierdzam, że będzie to mało marne szanse, ale zrobimy wszystko, żeby tak było, odpowiem tak dyplomatycznie. Okej. Okay. No dobrze, ale wiecie co tak naprawdę? Wydaje mi się, że to co mi się kojarzy z kobietą w ciąży i tym okresem przed narodzinami, to czy pewnie płynie to się jeszcze nawet wzmacnia w niektórych aspektach. I na tym bym chciał się skupić w tej rozmowie, tak naprawdę, dzisiaj. I być może gdzieś ta właśnie moja osoba doświadczonego taty będzie jakąś na temu, dlatego równowagą. Ale jako osoba w ciąży, często kobieta mierzy się z lękami. No najczęściej, na chyba najczęściej słowo, które Pada wtedy pewnie w myślach kobiety, to boję się. No bo to jest bardzo dużo niewiadomych. Po pierwsze, że zmienia ci się całe życie, no a po drugie, też laski się boją porodu, jak to będzie wyglądało, no bo to też jest taka dosyć duża sprawa. Jak to będzie wyglądało po porodzie i tak dalej, no nie wiem, mi się wydaje, że to jest. No, dużo jest takich znaków zapytania, na które nikt ci nie odpowie. No więc wiadomo, że wszystko, co jest nowe i nieznane, wiąże się z lękiem. No i właśnie tych lęków jest sporo i tutaj na bazie takich sobie troszeczkę poresearchowałem, poszukałem. Czy mm. strona parenting.pl? Nie, to jest jedna. <laughs> w ogóle to jest zlepek kilku, tak? Natomiast po, jakby zadam Ci kilka pytań, jestem ciekaw Twoich odpowiedzi. Mhm. A propos tych właśnie lęków, czego się boisz i może uda nam się to teraz omówić. Okej. Okay. No, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o takie bardzo częste jeszcze w ciąży e, pytanie dotyczące samego dziecka. Boję się, kobiety często mówią, że boję się, że moje dziecko będzie chore. No, bo to jest naturalny lęk. No, to jest naturalny lęk, czyli jakby też powiesz, że. by to też dotyczy? No, pewnie, że tak. Okej. Okay. To chyba dotyczy, wydaje mi się, że każdej kobiety. No, bo nie. Jakby, no, nie jestem w stanie w 100% że coś mieć pewności, że. Dziecko się urodzi zdrowe, że wszystko będzie ekstra. Ale czy to nie jest właśnie, i teraz jest pytanie, czy ten lęk był taki sam u naszych mam? Czy ten lęk był w poprzednich pokoleniach? Bo dzisiaj mamy dostęp do takiego szerokiego spektrum badań, które powoduje, że w zasadzie jesteście badane w ciąży co kilka tygodni. Często są to badania to nawet yy, bardzo szczegółowe, mhm. yy, które mogą, i to jest oczywiście błogosławieństwo, że te badania dzisiaj są, tak? które dają jakąś możliwość szybkiej reakcji, jeżeli są jakieś problemy. No Aczkolwiek też... te badania tre... potrafią być na... niejasne powodują dodatkowy stres. Jest to prawda. Mogą, te badania mogą zarówno pomóc, jak i mogą przysporzyć bardzo dużo stresu. No nie wiem, wydaje mi się, że jakiś tam rodzaj stresu, czy to dziecko będzie zdrowe i tak dalej, to każda kobieta, niezależnie czy to się dziecko rodziło 20 lat temu, czy 50, czy teraz, każda kobieta chyba jakiś tam taki stres miała. Ale nie myślisz, że teraz właśnie ta przestrzeń na to teraz jest, jest na pewno, większa. Na pewno Plus jest oczywiście większe. też za bezpieczeństwo, za spokój myśli też dużo się płaci. To znaczy, że te badania, jeżeli miałoby weryfikować coś, co jest jakimś tam do końca niesprawdzone, zapłacisz każdą cenę za spokój i za bezpieczeństwo, więc to, to prawda, wiesz, kiedyś było tak, że nie było USG nawet. I tak, ta tak, ciąża no. była prowadzona tak na czuja i zazwyczaj Moja w babcia biorąc... w ogóle jak jej pokazałam zdjęcie USG, to ona nie wiedziała, co to jest, bo ona nie miała czegoś takiego jak USG, po prostu zachodziło się w ciąży i tyle, a jak babcia mówiła, że jak baba już nie chciała mieć dziecko, bo na przykład to była dziesiąta ciąża, to specjalnie się przewracała na, po na podwórku, czy robiła tak, żeby po prostu poronić, bo nie, ale jak gdyby nie miałeś takich, takich właśnie badań, że może co byłeś w ciąży, to gdzieś w ciąży i trzeba było urodzić i tyle. Myślisz, że teraz kobiety się przewracają? Nie wiem, nie znam takiej. Wydaje mi się, że teraz jest dużo trudniej też zajść w ciążę. No, okej. Okay. no, ale no tak czy inaczej, rzeczywiście jest ten strach, tego potwierdzasz. Jest. Czy badania ci pomogły w uniknięciu tego strachu, powiedz na koniec w tym wątku? Mm. Czy może odwrotnie, czy, czy jak myślisz? I tak, i nie, bo, bo pewne badania przysporzyły mi bardzo dużo stresu, ale te badania, które tam, nie wiem, potwierdziły, że dziecko ma dwie rączki, dwie nóżki, kręgosłup i coś tam. To też mnie uspokoiło, że a fajno, że jednak to dziecko i, no, ma te podstawowe prawda <noise> kończyny na przykład. Okej. Okay. A Powiedz mi, jeżeli chodzi o inne lęki, jakie towarzyszą kobiecie w ciąży. Czy masz taką obawy, bo o tym nigdy nie rozmawialiśmy, że na przykład sobie nie poradzisz? No raczej, że tak, każda, każda kobieta w ciąży to ma. Tak? No, pewnie. Ale że na przykład co może się nie udać po tym, jak się urodzi? No, że może być słoma, Że wychowasz ją na, nie wiem, psychopatkę. Na przykład. Prostytutkę. <grym> tak, że będzie prostytutką, że będzie cały czas... Od, będzie na odlotach albo na rok. Tak, że w wieku 6 lat zacznie palić papierosy i pić e, burbon z tatą. No, nie <grym> pije burbonu. No, ale dobra, ale tak poważnie mówiąc, to chodzi o bardziej od, chyba o ten początek, o początkowy okres. No Czyli tak, jak ona no. będzie takim maleństwem i nie ma instrukcji obsługi danej do tego. No, bo to jest zupełnie nowa rola, więc nie wiesz, a tak też każde dziecko jest inne, więc nie wiesz, jakie to dziecko będzie, trzeba będzie się nauczyć tego dziecka. Ale z czego wynika ta obawa, słuchaj? No bo przecież to jest instynkt. I kobiety najlepiej wiedzą, od, od pierwszego dnia wiadomo, że na początku Jezu, 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 i tutaj akurat chyba ja się sprawdzę, bo na mnie płacz, nie działa na przykład dziecka i robię to, co trzeba i koniec. Mm. No, ale to jest nowa rola. Więc... No czy zawsze przy czymś nowym więc jest obawa? mi się obawa, wydaje, nie? że wszystko co jest takie zupełnie nowe i nie miałeś styczności z tym, no to to budzi lęk. No faktem jest, że jak mój syn pierwszego dnia był w domu po powrocie ze szpitala, no to przez całą noc nie mogłem spać, bo patrzyłem, czy klatka mu się tak rusza, czy on oddycha, czy nie. No właśnie, więc wydaje mi się, że to jest, że to jest naturalne. Takie, no, czy to dziecko będzie dobrze się rozwijać. Tak, no. ale bardziej pytanie było o to, czy ty będziesz dobrą mamą na początku no, to, czy sobie to poradzisz, tak, a no, nie to, tam... No, to, no to, to wiadomo, że to jest taki lęk, no bo myślę, że będzie, będę super mamą, ale to nie wiadomo nigdy. Taki zdrowy to jest ten lęk akurat, tak? No, tam myślę, w sensie. że tak. No dobrze, teraz mam ciekawe pytanie. O suma. No. Wiele kobiet zadaje sobie pytanie, boję się, że mój partner mnie zostawi dla innej kobiety, jak urodzę. To widor. Nie, no wydaje mi się, że to jest taki lęk, czy ciało wróci do, do swojego y, pierworodnego, że tak powiem, wyglądu. Czy nadal kobieta będzie też atrakcyjna, taka dla tego faceta. Y, czy też będzie miała wysokie libido. Mm. No i... No nie wiem, czy tam róża i wróci do, do pierworodnego. Róża, kształtu. to jest w ogóle. No, no, wydaje mi się, że takie rzeczy też gdzieś tam są w głowie i takie lęki też mogą się pojawić. No bo wiadomo, że jednak to ciało się zmienia w ciąży, nie, że nie wiadomo jak cyce będą wyglądać. Ale wiesz co, tutaj jest taka ciekawa uwaga właśnie w tym artykule, na połiedzie którego wziąłem to pytanie, skorzystałem z tego pytania. Yy, odpowiada na nie pani psychiatra i odpowiada w ten sposób, że tak naprawdę mąż może zostawić kobietę yy, w każdej chwili dla innej kobiety i nie ciąża i nie dziecko o tym decyduje, ale tak naprawdę dojrzałość obojga par partnerów. No to też prawda. Więc to pewnie bardziej hormony u was działają, że tak myślicie, no, wydaje mi się, bo że tak, jednak że... jak masz dojrzałego partnera, jakim na przykład jestem ja... ja jestem, no ty to w ogóle jesteś to wiesz, to jest tak, to, to, to taka obawa jest... Ymm, no fakt, możesz zakładać, że ktoś tam będzie chciał mnie pozerwać, bo <noise> <noise> no, wiedział, że jestem z podcastu tak na przykład. Każdego dnia się z tym mierzymy, prawda? Z tak. Z tymi fankami. Natomiast yy, myślę, że to, to jest bardzo dobrze to określone. Może sobie, można odejść do kogoś innego w każdym etapie związku. Ymm, aczkolwiek chyba zdarzały się przypadki jakichś idiotów, którzy zostawiają w takim momencie, ale wydaje mi się, że to jest tak ułamek mały, że Bardziej chyba wasze hormony wam tak podpowiadają. Może tak, a może też jest czasem tak, że kobieta y, po porodzie y, za bardzo się też fiksuje na dziecku i też trochę może nie dbać o partnera i o swój wygląd i tak dalej, i zapomnieć też o sobie. No trochę tak pewnie jest. Że, czasami, nie? I to też może być czasem czynnik, że jednak ten związek nie działa i że dla kolesia ta laska jest nieatrakcyjna, ale to już jest po dwóch stronach. Yy, że tak powiem, wina, nie? Więc to tak chyba różnie może być, nie wiem. No tutaj jest taka inna obawa, która jest wymieniona tutaj. Yy, właśnie kobiety często się zastanawiają, boją się, że staną się yy, po narodzinach oziębłe w łóżku, ponieważ po porodzie poziom libido spada. Też wątpię, że u ciebie spadło. Yy, <śmiech> <śmiech> ale wiem też, że wiele, że, jakby, że wiele kobiet straciło po ciąży ochotę na seks w ogóle. Takie są obawy kobiet. Tutaj jest takie Basi, 34 lata. A Obawa. To... Czy taką obawę też masz, że ci libido mm. spadnie, czy znając siebie na tyle dobrze wiesz, że jest to niemożliwe? Myślę, że raczej nie. No pewnie jak się urodzi dziecko, no to jak jesteś w połogu, no to pewnie spada ci trochę libido, bo ci wszystko napierdala, ale jak już się ogarniesz... Ja to powiedziałem matka mojego dziecka przed tam <laughs> Napierdala ci coś. Ale jak już tam się ogarniesz, no to wydaje mi się, że nie wiem, jakoś tak nie mam takiej obawy. Chociaż tutaj jest coś ciekawego, co Ania zresztą zrobiła w czasie ciąży, słuchajcie a propos, bo to, to pewnie ma jakieś też znaczenia co do tego, jak się fizjologicznie kobieta czuje po narodzinach. Eee, no byłaś u fizjoterapeutki, że tam są pewne rzeczy, które powodują, że jakby poród jako taki nie daje takich, nazwijmy to, efektów i szkód, jakie może mogą, może dać. I że fizjoterapeutka, terapeuta może pomóc w przygotowaniu się odpowiednim do narodzin, tak? Tak, tak, tak. tak. No, Jezu, wchodzimy trochę w jakieś takie eksperckie tematy. Ale no. że ponoć to też pomaga właśnie do tego, żeby wrócić szybko do bycia gipkim i takim. No wiadomo, że ta, ta pani zwartym. ta fizjoterapeutka mi powiedziała, że nie można przewidzieć porodu, ale można przygotować się i swoją różę też przygotować jak najlepiej, żeby było się elastycznym, rozluźnionym i żeby się rodziło lepiej. Także ja. To więc są sposoby na to, żeby to szybciutko, tak, tak, tą tak. oziębłość i coś tam z tym zrobić, Jasne. prawda? Okej. Okay. A boisz się, móc... że nie odzyskasz, to jest taka też często obawa kobiet do właśnie tej figury i formy, trochę o tym mówiłaś, no ale patrząc na ciebie w momencie, kiedy jesteś w zasadzie w zaawansowanej ciąży i chyba jedyne kilogramy, które przybrałaś, to jest jakieś 3 kilo jedna na pierś, 3 kilo druga i brzuch, to, <grym> nie, cię, to, ty to masz taką obawę, bo widzę, że to, tobie to jakby, no nie... Nie wiem, no nie, nie, nie stresuję się tym za bardzo. No wydaje mi się, że w ciąży trzeba jeść tak normalnie, ale jak mam na coś ochotę, to to jem. I się tym nie przejmuję. No nie wiem, jak mi to są kilogramy, to po prostu schudnę i zacznę dużo ćwiczyć. Ale jakoś tak mi to nie wiem, nie, nie spędza sens, powiek, że nie wrócę do, do figury, bo wydaje mi się, że jak się chce, to się wróci. Okej. Okay. No dobra, no tak te, też takie obawy nie mam. Mm, a powiedz mi, proszę. Jest. Tutaj tak, kilka takich pytań dotyczy tego samego, ale generalnie trochę mnie rozbawiło pytanie typu. Boję się, że karmienie piersią nie będzie mi sprawiało przyjemności. A w jakim sensie to ma sprawiać przyjemność? Bo to ja myślałam, generalnie nie robi się dla przyjemności tego. A czy generalnie ja trochę czytam o karmieniu piersią, bo to jest tak, że jak karmisz piersią, to niby te hormony takie szczęście i spokoju ci się uaktywniają. Jeżeli jesteś spokojniejsze, jak karmisz piersią, a no jak się nie potrafię karmić piersią, co jest częste na początku. No, to Ty jesteś nerwowa i dziecko jest nerwowe, bo Cię bolą te cice, ale, no nie wiem, mi się wydaje, że jak już to się ogarnie, to później jest spoko. Okej, okay. no dobra, czyli traka lekka obawa jest. No, ale są taki tacy znawcy lak laktacyjni, którzy pomagają mi, i później już jest, powinno być okej. Okay. No tutaj tak czytam, że specjalistka w tej dziedzinie, a bardziej może psychiatra, mówi, że mamy, którym nie sprawia to przyjemność, jest naprawdę niewielki odsetek, tak naprawdę, jeżeli chodzi o karmienie piersią. Myślałem, że jest więcej. A prawda jest taka, że najważniejsze jest to, żeby to właśnie kobieta była zadowolona, by być jak najbardziej spokojną osobą. Dlatego, że jeżeli karmienie byłoby dla ciebie traumą, to też jest szkodliwe dla dziecka. Ale ja ogólnie znaczy, uważam, że to nie ma znaczy, ciśnienia z tym karmieniem podobno piersią. Podobno jest tak, że jak się... Jeżeli w głowie masz tak, że nie chcesz karmić piersią, to, że dużo zależy od nastawienia kobiety, no to ten pokarm się też nie produkuje, że psychika też ma duże znaczenie, a jeżeli w głowie sobie tak też pokładasz, że na przykład ty chcesz, bo nie każda kobieta chce, jak ktoś chce, no to wydaje mi się, że będzie karmił piersią, a jak nie, no to butelką mi też nic nie dzieje. No pewnie, pewnie, pewnie. E, takie pytanie chyba, które bardzo ciebie dotyczy i chyba to zamknę oh już God. te pytania, jeżeli chodzi o obawy jakieś. Jest. E, to często kobiety się boją tego, że ich życie towarzyskie legnie w gruzach i stracą przyjaciół. Jesteś osobą, która w sumie lubi spotykać się z innymi, młodą dziewczyną, więc to pewnie naturalne jest. Jak ty do tego podchodzisz? Masz taką obawę, że ci się jakaś tam etap w życiu skończy i będziesz bardziej teraz siedziała w domu i bardziej skupiała się na, na, na obowiązkach domowych, i nie będzie czasu, żeby jakby pielęgnować te znajomości? Znaczy ja nie mam jakiejś takiej super y, takiej obawy, bo ja mam bardzo dużo znajomych spoza Gdańska, więc nasze kontakty często są telefoniczne albo jakieś tam skajpowe i, i piszemy ze sobą. No wiadomo, że na początku, no to nie będę na imprezach i tak dalej, ale no nie wiem, jakoś wydaje mi się, że to da się pogodzić i że mm, będę mogła się spotykać ze znajomymi i nie, nie stracę tak tych, tych, takiej bliższej znajomy ja nie mam takiej obawy, że, że stracę przez to, że będę miała dziecko. Bo czasami też jest tak, że niektóre kobiety, które są przyjaźnią się z kobietą, która rodzi dziecko, mają problem z tym, że ta kobieta rodzi dziecko, bo same jeszcze nie są na tym etapie. I to jest tylko no to... pewnie też kwestia, czy te osoby, jeżeli są dla ciebie w tym momencie osobami może bardziej jakby cię... Opuszczają, to może to nie były osoby warte tego, żeby być z nimi w kontakcie. Ale mi się nie? wydaje, że. No bo to musi być trudne dla innej kobiety, która Znaczyna... na przykład próbuje zejść w ciąży od roku, dwóch, albo na przykład jest w miejscu, w którym jeszcze daleka droga, bo ona na przykład nie ma faceta, była Twoją przyjaciółką, albo jest, załóżmy. No. E, może być też taka osoba, która wtedy będzie trochę połapała dystans, bo będzie ją to po prostu po ludzku bolało, nie? No na pewno, ale też wydaje mi się, że. To jest... Co tu zaznaczę od razu? Mi się wydaje, że w relacjach męsko-męskich nie ma takich problemów. No. Nie wiem. Moim zdaniem tak, ale to taka dygresja, no. Wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że jak jesteś ty w ciąży, a twoi znajomi, no nikt z, z twoich znajomi tak jak u mnie, nie jest w ciąży, no to kwestia jest tego też, żeby się nie zafiksować, że gadasz tylko o ciąży i o dziecku, tylko że gadasz też o innych rzeczach, no takich jak zawsze i tak próbuję robić, o jakichś głupotach, o życiu codziennym, bo jakbym tylko pierdoliła o ciąży i o tym wszystkim, no, no to. mam mojego dziecka. No to generalnie by wiadomo, że ich to nudziło, ale oni już wiedzą, że już mają powiedziane, że jak zacznę się tak zachowywać, to mają mnie uderzyć patelnią w głowę. Ja też będę cię uderzał patelnią tak. w głowę, bo ja przy pierwszym dziecku również tak miałem. Miałem dużo rówieśników, którzy też mieli dziecko i jak zaczynali na spotkaniach towarzyskich mówić o kupach i pieluchach, to autentycznie się wyłączałem i, i, i odchodziłem od tego, tego typu dyskusji, bo mnie to irytuje. No i... ja też bym nie chciała być taką nudną matką, która tylko gada o takich rzeczach, więc każdy już z nich wie, że mam je ogarnąć jak coś. Bo pamiętajmy tak naprawdę wszyscy, ja wiem, że jeżeli ktoś się skupia w 100% na zadaniu, jakim jest wychowanie szczególnie tego maluteńkiego jeszcze maleństwa, żeby doprowadzić do sytuacji, że to maleństwo zacznie się samo podcierać tyłek, no to to jest na pewno dużo pracy w tym okresie i to rzeczywiście powoduje, że fiksujemy się i rozmawiamy tylko o tym pewnie z niektórymi. Natomiast pamiętajmy, słuchajcie, to tak na taka moja końcowa ocena, że to dziecko, yy, kiedyś, pójdzie. Tak, to dziecko kiedyś pójdzie w pizdu w świat A. i już tak poważnie mówiąc o tym, co Ania mówiła, żeby starać się to życie swoje odzyskiwać później. Trzeba moim zdaniem walczyć o to, chyba już kiedyś to wspominaliśmy wcześniej. No wcześniej Mają te później, dzieci, no, bo bo, bo żebyśmy nie stracili trochę kawałka swojego życia no musimy no się poświęcić późno, No to będzie już po ptakach nie Oczywiście że egoizm musi trochę zmaleć ale dbajmy o to żebyśmy mieli swoją przestrzeń nawet mając małe dzieci dlatego że y, to życie jest tylko jedno i I to jest dla zdrowia psychicznego Tak jest Aniu dziękuję ci bardzo opowiedziałaś dziękuję nam Łukasz. dzisiaj nie rozmawialiśmy może bardzo o jakichś takich Nadziejach i pozytywnych rzeczach, no bo no nie chcemy to jakoś tak też przesłodzić. A po drugie, ludzie nie lubią słuchać o pozytywnych no właśnie, rzeczach. to są celebryci na Instagramie, no oni tam mówią, że wszystko jest piękne. I że życie na bali jest super. Tak. E, więc tutaj skupiliśmy się bardziej na objawach, objawach obawach młodych kobiet, yes. które zachodzą w ciąże. Yes. Ania się z nami trochę tym podzieliła. Mhm. Dziękujemy Ci, Aniu. Bardzo e, proszę. Również powiedzieliśmy o tym, że miałaś wielkie szczęście, że to poczęcie w takich spektakularnych okolicznościach. Z z takim niesamowitym człowiekiem się wydarzyło. Tak, obiecuję, że jak urodzę już i będę w normalnym stanie, to pójdę będę na. Będę dążyła do ponownych takich To jak pojadę do częstochowy, to naokoło obrazu Nie, akurat nie możesz mówić kolanach. dziękować matce boskiej za tego typu fantastyczne grzmoczenie. Jak to nie? nie? Jak to nie? nie. Czy to, to jest dar. No ja no, już to jest dar, ale to. to, to no, ale okej, okay, no dziękuję. No dobrze, dziękuję Ci Aniu za to, że się z nami podzieliłaś. Dziękuję Ci Łukaszu za wspaniałe przygotowanie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy tematem ciąży, bo to pewnie dla wielu jest coś nudnego. No i tyle, no, czy chcesz, masz jakąś sekcję, czy nie, czy jak? Mam, czy co? ale to może no pewnie... ale tak szybciutko, bo dobrze. dużo czasu już odejęliśmy. Dobrze. Czego nie zrobiłbyś nigdy w życiu? Taką jedną rzecz, która pierwsza Ci przychodzi na, na myśl, czego nigdy w życiu byś na pewno nie zrobił. Za żadne pieniądze, za żadne skarby. No to tutaj będę taki dosyć, to ta odpowiedź będzie oczywista i taka jakaś nudna chyba. Nie zabiłbym drugiego człowieka. No to nie dobrze. myślałaś, że nie zrobię gały komuś albo nie zjem kupy. A ja tutaj ci odpowiadam tak, jak powinien każdy normalny człowiek odpowiedzieć. Czyli tak pierwotnie. Nie pierwotnie, po ludzku, chrześcijańsko. Ale nie zabiłbym człowieka i nie zabiłbym gówna. Chociaż gdyby ktoś mi zapłacił. No no, no dobra, właśnie. nie, no to nie zabiłbym człowieka. Nie zabiłbym człowieka. A ty? No też bym nie zabijał człowieka. No i zgapiasz. Taką miałeś odpowiedź przygotowaną? Nie miałam odpowiedzi przygotowanej, ale. A teraz ci głupio coś ale... z... powiedzieć. Ale <laughs> Jak że ona... Ja powiedziałam, że nie zabijesz człowieka, to ty nie możesz powiedzieć, że nie wiem, no nie, nie, nie zjadłam mu kupy, na przykład. No ale nie, No twoja odpowiedź była mądra, więc zgapiłam. No była prosta. Dobrze, dziękujemy i dziękujemy. nie bójcie się w... niczego. Do widzenia. Do widzenia?